Witajcie i jeszcze jedne pisanki. Powstały z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo lubię święta. A po drugie, pogrzebałam w szufladzie i pomyślałam, po co kupiłam rok temu czarną konturówkę. No cóż, pewnie to był pomysł życia. A to jest film, jak zużyć konturówkę w niechcianym kolorze. Jajko dziesiątka i farba kredowa. Oczywiście przed malowaniem jajko przeleciałam papierem ściernym. Do czarnej konturówki pasuje chyba każdy wzorek. Ale jeżeli leżakuje Wam w szufladzie czerwona albo fioletowa, warto do nich dobrać serwetkę. Do tego typu pisanki chyba pasuje każdy wzorek. Ja wybrałam motylki. Oczywista oczywistość. Z serwetki wykorzystujemy tylko jej górną warstwę. Wzór wydzieram obrysowując pędzelkiem z wodą. Tło serwetki jest jasne, a potem jeszcze wszystko pochlapię, więc nie muszę się starać. Motylki przyklejam na klej do dekupaż. Czym mniejszy wzór, tym łatwiej przykleić na jajku lub bombce. A na wielobarwnych wzorach po prostu nie widać zagnieceń. To informacja dla tych, którzy nie lubią komplikować sobie życia. Na jajku rysuję obszary, w które nie będę wjeżdżała konturówką. A to moja czarna konturówka. Nawet nie wiem, co mną kierowało, gdy ją kupowałam. Pewnie miałam jakiś genialny pomysł. Tyle, że to było kilka miesięcy temu. A teraz rysujemy zawijasy. Popatrzcie dokładnie, ani nie są ładne, ani nie są równe. A jak powstanie dziura, to dokładam kolejnego S-a. I taki gęsty pasztet staje się całkiem strawny. Ponownie biała farba kredowa, świeczka i jakiś pędzelek do malowania. Ja wybrałam gąbkowy. Przed zapaćkaniem wszystkiego farbą, reliefy pokrywam świeczką. W ten sposób łatwiej mi będzie zdrapać białą farbę z czarnej konturówki. Dodatkowym atutem jest farba kredowa. Ona także bez problemu zeszlifuje się z konturówki. Można użyć farby akrylowej, ale szlifować będzie znacznie trudniej. Pomalowane reliefy zużymy. W kamerze tego nie widać, ale ja widzę granicę, gdzie kończy się biała farba. Panaceum na takie problemy jest pochlapanie całości. Farbę dobrałam do koloru motylków, czyli jakaś taka zieleń. Kilka chwil i pisanka tworzy spójną całość. Oj, widzę, że źle to widać w kamerze. Chyba musicie mi uwierzyć na słowo. A teraz wystarczy papierem ściernym zaszlifować górę konturówki. Mój papier ścierny ma już swoje lata i jest mocno wyjechany, więc idzie mi opornie. Nowym papierem zetrzecie farbę w kilka sekund. Oczywiście jajeczka należy polakierować. Ja wybrałam lakier matowy. Lakieruję całość, choć tak jak patrzę na motylki, to można było na nich zrobić spękania dwuskładnikowe. No cóż, mądry Polak po szkodzie. Wszystko ozdabiam biżuteryjnymi zakończeniami. Eleganckie, błyszczące zakończenia niezbyt mi pasują, więc przybrudzę je tuszem. To jest brązowy tusz i zobaczcie, teraz całkiem ok. Z lewej nowe, z prawej tuszowane. I to niestety nie koniec mojej przygody z niechcianą konturówką, ponieważ zostało mi jeszcze 2/3 tubki. Wszystkim, którzy dotrwali do końca, dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.